jest zwycięstwo! Jest zwycięstwo! Jezus zwyciężył na krzyżu! Jezus 2018 lat temu, albo ileś tam, zwyciężył na krzyżu, przyszedł tutaj, sam Bóg wcielił się i przyszedł po to, żeby wyzwolić ciebie i mnie. Mnie wyzwolił, ponieważ ja to przyjęłam. Ciebie chcę wyzwolić, ale dla ciebie jest dobra nowina, możesz to przyjąć, i zła nowina, możesz to odrzucić. Wszystko jest w mocy twojej decyzji. Ja kiedyś zdecydowałam. Nazywam się Nina Księżopolska. To, że tutaj stoję, to nie to, że nie mam co robić. Mam troje dzieci i męża od 24 lat. Mam co robić, ale wyszłam tutaj na tą ulicę, żeby powiedzieć ci, że jest Bóg i że On jest żywy i że możesz mieć z Nim relacje. On nie jest w kościele, On nie jest na krzyżu, On nie jest tam wyrzeźbiony. To nie jest ta kukła, to jest żywy Bóg. On jest dotykalny, On jest doświadczalny. Możesz Go doświadczyć w swoim życiu. Możesz się z Nim spotkać w swoim duchu. Możesz narodzić się na nowo. Chcę ci powiedzieć, że jeśli nigdy w życiu nie miałeś żadnej relacji z Bogiem, jeżeli nie doświadczyłeś Go w prawdziwy sposób, to znaczy, że jesteś martwy duchowo. Właśnie po to przyszedł Jezus Chrystus na świat, żeby wziąć cały obciążający cię grzech, wziąć cały obciążający cię dług, żeby wziąć cały twój egoizm, który cię oddziela od Boga, i żebyś mógł przyjąć Jego ofiarę i narodzić się na nowo z Ducha Świętego. To jest tak jak z radiem. Bóg cały czas nadaje. Bóg cały czas jest nadajnikiem. On jest źródłem życia. On jest życiem. Życiem nie ma początku ani końca. On cały czas emituje miłość i życie, ale ty możesz tego nie odbierać, ponieważ nie jesteś do niego dostrojony, ponieważ twoja część, wewnętrzny duch jest uszkodzony. Przyszedłeś tutaj na ziemię, gdy się urodziłeś, z uszkodzonym duchem. W twoim duchu jest egocentryzm. Kręcisz się wokół własnej osi, a on chce, żebyś był z nim w relacji, a ty go olewasz. Ty go olewasz teraz. Teraz jesteś w buncie, ale idziesz po prostu na śmierć, bo wszyscy, którzy są odłączeni od Boga, są tak naprawdę odłączeni od życia. Ja chodziłam po tej ziemi ponad 30 lat i nie znałam Boga i myślałam, że żyję. Zapełniałam swoje życie różnymi bzdurami. Zapełniałam karierą, zapełniałam imprezami, zapełniałam flirtowaniem z facetami i nic mi nie przynosiło satysfakcji, nic mi nie przynosiło spełnienia, nic tak naprawdę nie wypełniało mojego życia miłością. Byłam załamana, załamana. I pewnego dnia zderzyłam się z prawdą, że nie ma nic pośrodku. Albo chodzę z diabłem za rękę, albo idę z Bogiem do nieba, albo idę z Bogiem do nieba. I zostałam skonfrontowana z tym, że muszę wybrać. Nie lubiłam wybierać, zawsze dawałam się ponosić emocjom. Myślałam, że w ogóle nie decyduję tak naprawdę w swoim życiu. Działałam zawsze pod wpływem emocji. Ale wtedy, kiedy mnie skonfrontowało życie z tym, że jest albo życie, albo śmierć, że jest albo Jezus, albo diabeł, to zrozumiałam, że ja chodzę z diabłem pod rękę, że nie mam nic wspólnego z Bogiem. I wtedy wybrałam Jezusa. Wybrałam Jezusa. Nie w jakiś specjalny sposób. Nie poszłam na kolanach do Częstochowy. Po prostu powiedziałam: Boże, chcę być z Tobą, chcę poznać Ciebie, bo wiem, że Ty jesteś realny. Bo doświadczyłam realnie tej drugiej strony. Doświadczyłam realnie diabła. On istnieje też. Właśnie Tobą kręci. Jeżeli nie masz ducha, odrodzonego ducha, to Tobą kręci, bo nic nie wiesz. Nie znasz prawdy. Bóg powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda was wyswobodzi. Mówimy tutaj prawdę, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. On nie przyszedł po to, żeby święcić jajka. On nie przyszedł po to, żeby całować figurki w stopy.
On nie przyszedł po to, żeby jakieś odpusty kupować. On przyszedł tutaj po to z miłości do Ciebie, żeby za Ciebie ponieść karę i żeby Cię wyzwolić, żebyś mógł się narodzić na nowo i żebyś mógł się pojednać z Bogiem. Żebyś mógł się pojednać z Bogiem, ponieważ jeśli się nie pojednasz, to przyjdzie taki dzień, kiedy staniesz przed Nim i On będzie dla Ciebie sędzią. Jeżeli się z Nim nie pojednasz, to On będzie dla Ciebie sędzią. I On nie spyta tam Ciebie, ile dobrych uczynków uczyniłeś, a ile złych. On spyta tam Ciebie, co zrobiłeś z moim synem, co zrobiłeś z jedynym ratunkiem dla Ciebie, co zrobiłeś z tym, który spłacił Twój dług. Co z tym zrobiłeś? Czy dalej się starałeś? Czy dalej starałeś się spłacić coś? Czy dalej starałeś się przypodobać mi? Przecież wiesz, że nie można. Wiesz, że nie można. Wiesz, że nie jesteś w stanie o własnych siłach być dobrym człowiekiem. I wcale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. Chodzi o to, żebyś być żywym człowiekiem. Pojednanym z Bogiem. Pojednanym z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Ja to zrobiłam. Pojednałam się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest dla mnie żadną religijną figurą. On jest dla mnie Ojcem. Jest moim tatą. Wyleczył mnie z odrzucenia. Byłam odrzuconym człowiekiem. Moi rodzice spłodzili mnie przed ślubem i zastanawiali się, czy w ogóle mam żyć, czy nie. Zdecydowali się, że tak. Ale mój ojciec nie chciał mnie tak naprawdę. I był zawiedziony, że nie jestem synem. Więc chodziłam po tym świecie bardzo długo. Zupełnie odrzucona. Zupełnie odrzucona. Gdy wchodziłam do tramwaju, a ludzie się śmiali, to myślałam, że to śmieją się ze mnie. Bardzo bałam się publicznych wystąpień. Dzisiaj stoję tutaj, ponieważ wiem, że idziecie do piekła. Idziecie na śmierć, jeżeli nie pojednacie się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, to idziecie na śmierć. Bóg tak was umiłował, że dał Syna, jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiaj możesz podjąć tą decyzję. Dzisiaj, jeżeli w Twoim duchu rodzi się pragnienie, jeżeli w Twoim duchu rodzi się pragnienie, żeby poznać żywego Boga, to Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. Kto pragnie, niech przyjdzie, a z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Będziesz miał życie obfitości. Nie będziesz już chodzić i szukać zapełnienia swojej pustki. Zechciej. Kto pragnie, niech przyjdzie. To są słowa Jezusa. Nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń. Ani wiekowych, ani majątkowych, ani intelektualnych. Głupi na tej drodze nie zbłądzi. Nie trzeba być teologiem, żeby poznać Boga. Nie trzeba być teologiem, żeby rozmawiać z Bogiem. W ogóle. Podejmij dzisiaj tą decyzję. Jezus Chrystus przyszedł tutaj właśnie dla Ciebie. Jezus Chrystus oddał swoje życie dla Ciebie i Ty osobiście możesz to dzisiaj przyjąć. Jeżeli nie przyjmiesz osobiście, nic Ci nie pomoże chodzenie do kościoła, nic Ci nie pomoże należenie do jakiejś organizacji religijnej, nic Ci nie pomoże. Bóg Ciebie osobiście zapyta, bo każdy za siebie zda sprawę Bogu. Każdy za siebie. On nie zapyta, ile robiłeś dobrego. On zapyta, co zrobiłeś z moim synem. Wybierz życie.